Witam, tu Kowal. Tym oto odcinkiem rozpoczynamy serię Let's Play do gierki Prince of Persia Piaski Czasu. Okej, więc zaczynajmy. Myślisz, że czułem żal, patrząc na to zniszczenie, które sprowadziliśmy? Albo choć pokorę, widząc tempo, w jakim świat przemienił się z dobrego w piekielny? Jeśli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Bo wtedy chodziła mi po głowie tylko jedna rzecz. Honor i chwała, jaką mogłem sprowadzić na mojego ojca, dzielnie walcząc w mojej pierwszej bitwie. Okej, więc na początek nie będzie to bitwa, a wspinaczka. Teraz podchodzimy do krawędzi i trzymamy prawy przycisk myszy, przez co przebiegamy przez ścianę, po ścianie, przepraszam. Następnie trzymamy W i prawy przycisk myszy. Teraz za pomocą spacji przeskoczyliśmy dalej. Tutaj będziemy mieli do pokonania pierwszego wroga. Ło! Ależ ty silny, powiało grozą. Już pozwolę ci się zranić, okej, niech będzie moja strata. Ale tylko po to, żeby wam pokazać, jak uzupełnić punkty zdrowia. Gdy już go zabijemy, wspinamy się po drabince, gdzie spotkamy kolejne mapety. To jest fajny trik, można go uderzyć i być za burtą, przez co przeciwnicy nas nie zauważą. Gdy już ich pokonamy, biegniemy dalej. Tutaj, jak widzimy, jest woda, albo jakieś takie źródełko i za pomocą prawego przycisku myszy regenerujemy swoje punkty zdrowia. Od Rustama. Jesteś najwspanialszym z moich wojowników. Od chwili, w której mój miecz skosztował krwi, wiedziałem, że to nie będzie mój sposób. Że zasłużę sobie na pochwały ojca, nie zabijając, ale odnajdując skarb Maharadży i wszystkie jego cuda. Tutaj nasz książę fajnie opowiada, więc nie miałem serca tego przyspieszać. Gdy już filmik się skończy, schodzimy na dół tak, żeby nie stracić punktów zdrowia. I rozprawiamy się z przeciwnikami. Tutaj unik jest bardzo ważny. Pozwala nam na uniknięcie zbędnych ciosów od przeciwników za plecami. Jeżeli chodzi o ten wyskok, to robi się tak, że trzyma się W, naciska spację i przeskakujemy na plecy, a za pomocą lewego przycisku myszy atakujemy wrogów. Gdy już ich zabijemy, lecimy dalej. Może dodam teraz, póki mamy czas, że podzieliłem gierkę na save'y. Każdy save to nowy odcinek, żeby było wam łatwiej szukać w playliście tego, czego potrzebujecie. Kolejny strumyczek do regeneracji życia, żeby w pełni zdrowia ruszyć do boju z tymi oto przeciwnikami. Pudło, Jasiu, pudło. Dziś nie jest wasz dzień. Po zabiciu lecimy dalej. Tutaj za pomocą spacji i C wchodzimy wyżej lub schodzimy na niższy poziom. Musimy się dostać do tej oto dziury. No kuźwa, uważajcie, jak strzelacie. Strzela swój do swego, no ja nie wiem, co to za polityka. Dobra, gdy już tu wejdziemy, rozprawiamy się z ostatnimi przeciwnikami, tym oto
let's playu. Chyba im płacą za stanie. Ostatnie co musimy zrobić, to podejść do kolumny, nacisnąć spację, wszystko na nią wejdziemy. Jak już to zrobimy, musimy się odbić na następną, też za pomocą spacji. I to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zapraszam do oceniania, subskrybowania, komentowania. Oraz jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie nowych let's play czy poradników, zapraszam do pisania na maila kowalporadniki@gmail.com. Dzięki!